Hej, chłopaki! Świetna robota z tą naprawą zjeżdżalni. Co jest nie tak z twoją zabawką, Berry? Tom, czy mógłbyś powiększyć zabawkę Berry? Jej! Super! Laser strumienia czasu! Wow! Prawdziwy dinozaur! Chcesz pokazać innym samochodom swojego nowego przyjaciela? Witaj w mieście samochodów, Dino! Nie martw się, Dino! Przyzwyczają się do ciebie! O nie! Jerry, co ty zrobiłeś? O nie! Uważajcie na drzewa, chłopaki! Proszę, zatrzymaj się! Zrobisz krzywdę naszym mieszkańcom! Szybko, Tom! Pomóż Berry! Berry, uważaj! Patrzcie, to działa! Berry, Dino już cię nie goni! Włącz laser! Dobra robota, Tom. Możesz już wyjść, Gary. Ojej, musimy posprzątać ten bałagan. Świetna robota, chłopak. Mam nadzieję, że nauczyłeś się doceniać małe rzeczy. Wow, Tom jest magikiem. Zrób, żeby coś zniknęło. Duże samochodziki i małe samochodziki, super. Dokąd on pojechał? Zrób kolejny.
fajną sztuczkę tą. O nie, zły doktor Zig ukradł magiczną lampę. Uważaj, Marley. Doktor Zig robi zamieszanie. Wow, Monster Truck Hulk. Doktor Zig zmienił Marleya w Monster Truck Hulk. O nie, nie ma prądu. Nie martw się, Tom to naprawi. Tom, doktor Zig robi kłopoty twoją magiczną lampą. Nasze miasto. Tylko spójrz na ten bałagan. Spróbuj jeszcze raz. O nie, doktor Zig uwolnił Hulka. Uważajcie, przyjaciele. Hulk jest pod wpływem zaklęcia doktora Ziga. Teraz sam utknąłeś, Tom. Tom, zrób coś! Szybko! Tom, dlaczego nie użyjesz swojego pistoletu laserowego? Szybciej, Tom! Uważaj na Monster Hulka, Tom! Monster Hulku, proszę, zatrzymaj się! Monster Hulk pozbawił miasto samochodów mocy. Zrób coś, zanim wyrządzi więcej szkód. Zatrzymaj się, potworze Hulku. Och, jedź, Tom! Tom, słabością Hulka jest galaretka. Im bardziej Marley jest szczęśliwy, tym mniej jest Hulkiem. Potworze Hulk, to jest galaretka. Smacznego. Cieszę się, że znów jesteś normalny, Marley. Pomóż nam złapać doktora Ziga. Ta magiczna lampa jest do czynienia dobra. Oddaj ją. O nie. Tom, czy życzysz sobie, żeby lampa wylądowała bezpiecznie? Dobry chwyt, Tom. Magiczna lampa, przywróć zasilanie mocy w mieście samochodów. Dobra robota, Tom. Pokaż nam kolejną magiczną sztuczkę.
Magia jest do czynienia dobra. Matylda chce pilnować dzieci na wodzie, ale nie umie pływać. Co o tym sądzisz, Tom? Wyglądasz jak prawdziwy rekin. Teraz potrafisz pływać. Czy cieszysz się, że możesz bawić się z dziećmi? Uważaj, rekin! Na szczęście, ty też jesteś rekinem, Matyldo. Patrzcie! Rekin myślał, że jesteś jedną z nich. Teraz wszyscy możemy się bawić. Im więcej, tym weselej. Hej, Chad, spójrz, dzieci bawią się z Matyldą. Widzisz? O, Chad myśli, że dzieci są w niebezpieczeństwie. Nie, nie, to tylko Matylda przebrana za rekina. Winiesz uratować dzieci? Stój! Rekiny są przyjazne. Wystraszysz je. Spójrz, Chad, to Matylda przebrana za rekina. Nie musisz się o nią martwić. Ale to są prawdziwe rekiny i one ci nie ufają. Uspokójcie się, rekiny. Chad jest przyjacielem. Och, och, teraz nawet rekin Matylda jest wkurzona. O nie, Matyldo. Przecież jesteś samochodem, pamiętasz? Nie rekinem. Tom, Matylda zapomniała, że jest samochodem. Proszę, zrób coś. Tom, nie umiesz pływać? Narty wodne? To jest to! Hej! Złap to, Chad! Musisz zgubić rekiny, Tom! O nie! Berry wpadła do wody! Rekiny ratują Berry! Widzisz? Teraz rozpoznajesz Matyldę! Żegnajcie, rekinki! Hej, Tom! Pakujesz swój koszyk na piknik w parku? Cóż za wspaniały pomysł! Amber, czy wszystko w porządku? O nie! Mieście coś się rozlało! Nasi przyjaciele potrzebują pomocy! Tom, czy jest coś, co możesz zrobić?
Wow, latające mechaniczne ramię. Ale to jest super, Tom. Lepiej się pospieszmy. Walter, Ben i Jerry nas potrzebują. Ale się tu narobiło. Całe szczęście, dotarliśmy tu w porę. Walter, Ben, Jerry, jak się czujecie? Jerry zawisnął na moście. Tom, musisz mu pomóc. Wow, Tom, twój wynalazek jest genialny. Jesteś prawdziwym bohaterem, Tom. To była dobra robota, Tom, ale twoi przyjaciele wciąż potrzebują pomocy. Amber, nie powinnaś tego dotykać. Bądź ostrożna. Dobra robota, Amber. Jerry zaraz poczuje się znacznie lepiej. Zaczekaj, on leci w złym kierunku. O nie, to nie tu chcesz być, Ben. Amber, lepiej niech Tom operuje tym helikopterem. O nie, on chyba wymknął się spod kontroli. Uda ci się go powstrzymać, Tom? Amber, co się dzieje? Chyba też powinnaś zgłosić się do szpitala. O nie, te kasłanie spowodowało, że śmigło wymknęło się spod kontroli. Jak możemy je złapać? Już dobrze, Tom. Nie denerwuj się. Amber chciała tylko pomóc. Tom, ty zawsze masz wszystko, czego potrzebują nasi przyjaciele. A teraz pomóżmy Walterowi dostać się do szpitala. Czujecie się już lepiej? Tom, tak bardzo ci dziękujemy. Tobie też, Amber, za twoją pomoc. Ale następnym razem, kiedy będziesz miała alergię, powinnaś zostać w domu. Do zobaczenia. Hej, Tom, fajna zabawka. Amber, a co tu robisz? Tom, zobaczmy, co się dzieje na twoim monitorze. A, wraz z nadejściem wiosny wszyscy dostali alergii. Amber też jest uczulona na pyłki, przez co ma alergię i nie może wykonywać swoich normalnych obowiązków. Oh, my God.
Wow, tylko spójrzcie na to. Robot Amber. Dzięki temu ty, Amber, będziesz mogła odpocząć, a robot wypełni wszystkie twoje obowiązki. I jak ci się podoba, Amber? Haha, wiedziałam, że to polubisz. Hej, Marley. No, wygląda na to, że ty też masz uczulenie. Potrzebujesz jakichś leków. Połknij tą pastylkę. Zaraz poczujesz się lepiej. Tylko spójrzcie na te wszystkie biedne samochody. Jerry, jak się czujesz? Grzeczny Jerry, zaraz poczujesz się lepiej. Brawo, wygląda na to, że wszyscy zaraz będą zdrowi. A, jeszcze tylko te dwa małe dzieciaczki. Chodźcie tutaj. Ej, nie uciekajcie! To dla waszego zdrowia! Nie możecie od nas uciekać! Okej, poszukajmy teraz twojego przyjaciela. Gdzie on mógł się schować? Zaraz, zaraz. Byliście razem cały ten czas. Na pewno wiesz, gdzie się ukrył? Musisz nam powiedzieć. Przecież czujesz się lepiej. I pewnie też chciałbyś, żeby twój przyjaciel poczuł się lepiej. Tutaj jesteś. Szukaliśmy ciebie wszędzie. Nie masz się czego obawiać. Spójrz na swojego przyjaciela. Jest cały i zdrowy. Zuch! No pięknie. Tom, ty też złapałeś alergię? W takim razie wiesz, co robić. O nie, chyba zaraziłeś naszego robota. Teraz Amber i robot Amber są oboje chorzy. Robot kika coraz mocniej i mocniej. Musimy go zatrzymać. Ciekawe, co tym razem wymyślisz, Tom? Chcesz zbawić robota na lizaka? Aha, ten lizak to pastylka na alergię. Uwaga, nadjeżdża nasz robot. Wiedziałem, że spodoba się jej ten lizak. A ten lizak to lekarstwo. Zaraz kichanie ci przejdzie. Doskonale! Teraz wszyscy są zdrowi!